Pola działek budowlanych podane są najczęściej w hektarach. Cenę z kolei podaje się za metr kwadratowy. Za chwilę pokażę Ci, jak obliczać wartość działek. Pewna działka ma powierzchnię 0,6 hektara. 1 metr kwadratowy kosztuje 50 zł. Jaka jest wartość działki? Zastanówmy się najpierw, co wiemy z treści zadania. Znamy powierzchnię działki. Zwróć uwagę, że jest ona wyrażona w hektarach. Wiemy też, że jeden metr kwadratowy tej działki kosztuje 50 zł. Aby obliczyć wartość tej działki, musimy wyrazić jej powierzchnię w metrach kwadratowych. Znamy bowiem cenę za 1 metr kwadratowy. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj sobie przypomnieć, ile metrów ma długość boku kwadratu, którego pole powierzchni wynosi 1 hektar. Kwadrat o polu powierzchni 1 hektara ma długość boku równą 100 metrom. Zapiszmy pod spodem, że pole tego kwadratu wynosi 1 hektar. Teraz obliczymy pole tego samego kwadratu, wykorzystując do obliczeń długości boków wyrażone w metrach. Pole kwadratu obliczamy mnożąc dwukrotnie przez siebie długość boku. 100 razy 100 to 10 tysięcy. Otrzymujemy 10 tysięcy metrów kwadratowych. Teraz wyrazimy powierzchnię działki w metrach kwadratowych. Nasza działka ma powierzchnię równą 0,6 hektara, więc musimy obliczyć, ile to jest 0,6 tej wielkości. Aby to zrobić, mnożymy 0,6 przez 10 tysięcy metrów kwadratowych. Najpierw mnożymy liczby 6 i 1 i otrzymujemy 6. Teraz zastanawiamy się, ile zer dopisać. Tutaj mamy 0 całych, a tutaj jedną cyfrę po przecinku. Przepiszemy więc o jedno zero mniej. Obok zapisujemy więc 3 zera. 0,6 hektara to jest to samo co 6000 metrów kwadratowych. Do obliczenia została nam wartość działki. Przypomnę, że 1 m2 kosztuje 50 zł. My mamy 6000 m2. Wartość działki to inaczej 50 zł razy 6 Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć to mnożenie samodzielnie. 5 razy 6 to 30. Tutaj mam jedno 0, a tutaj 3 zera. Obok zapisuję więc 40 Możemy podać odpowiedź. Wartość działki to 300 000 złotych. Teraz pokażę Ci fajny sposób na zamianę jednostek pól. W zadaniu pierwszym mamy zamienić 136 dm2 na cm2. Zawsze najpierw narysuj sobie pomocniczy prostokąt. Zaraz wytłumaczę Ci po co. Spójrz teraz na liczbę, którą chcemy zamienić na centymetry kwadratowe. Każdą liczbę możemy zapisać w postaci iloczynu tej samej liczby i jedynki. Wyobraźmy sobie teraz prostokąt którego dłuższy bok ma długość 136 dm, a krótszy bok ma długość równą 1 decymetra. Znaleźliśmy figurę, której pole wynosi 136 decymetrów kwadratowych. Wiemy również, jak obliczać pole tej figury. Wystarczy pomnożyć długości dłuższego boku i krótszego boku. Te długości są wyrażone w decymetrach. Skoro 136 decymetrów kwadratowych chcemy zamienić na centymetry kwadratowe to długości tych boków należy zamienić na centymetry. Ile centymetrów ma jeden decymetr? Jeden decymetr to 10 cm. Zamieniając decymetry na centymetry mnożymy liczbę decymetrów przez 10. 136 decymetrów to 1360 cm. Długości boków tego prostokąta zostały wyrażone w centymetrach. Obliczmy pole prostokąta korzystając z tych długości. Mnożymy 1360 cm i 10 cm. Zauważ, że mamy tutaj mnożenie przez 10. Aby otrzymać wynik, wystarczy do tej liczby dopisać 10. zero. Otrzymujemy 13600 cm2. 136 dm2 to 13600 cm2. Zauważ, że nigdzie przy tej zamianie nie musiałem pamiętać, ile centymetrów kwadratowych ma 1 decymetr kwadratowy. Prześledźmy raz jeszcze ten przykład. Narysowałem sobie pomocniczy prostokąt. Pole prostokąta obliczamy mnożąc długość dłuższego boku przez długość krótszego boku. Tutaj mamy 136 decymetrów kwadratowych. 136 to inaczej 136 razy 1. Dlatego długość dłuższego boku ma 136 decymetrów, a długość krótszego 1 decymetr. Następnie długości wyrażone w decymetrach wyraziliśmy w centymetrach. Krótszy bok ma 10 cm, a dłuższy 1360 cm. Mnożąc te dwie długości otrzymaliśmy pole tego prostokąta wyrażone w centymetrach kwadratowych. Teraz chciałbym, abyśmy kolejne zadanie rozwiązali razem. W trakcie rozwiązywania zadam Ci kilka pytań. Zatrzymuj więc lekcję i próbuj odpowiadać na moje pytania. Po udzieleniu odpowiedzi ponownie włącz film, aby sprawdzić, czy jest ona prawdziwa. Weź kartkę i narysuj czy prostokąt. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj samodzielnie poszukać dwóch liczb, których iloczyn wynosi 42. Takich par możemy znaleźć kilka. Na przykład 1 i 42, ale 2 razy 21 też daje 42. Niech dłuższy bok tego prostokąta ma 21 metrów, a krótszy 2 metry. Pole tego prostokąta wynosi 21 metrów razy 2 metry, czyli 42 metry kwadratowe. Zamieńmy teraz długości boków wyrażone w metrach na decymetry. Czy pamiętasz, ile decymetrów ma 1 metr? Przypomnę, że 1 metr to 10 decymetrów. Kolejne pytanie dla Ciebie. 21 metrów i 2 metry. Ile to decymetrów? 2 metry to 20 decymetrów, a 21 metrów to 210 decymetrów. Obliczymy teraz pole tego samego prostokąta, korzystając z długości boków wyrażonych w decymetrach. Zapisujemy więc, że pole równa się 210 dm razy 20 dm. Teraz spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 210 dm razy 20 dm. 21 razy 2 to 42. Tutaj mam jedno 0 i tutaj mam jedno 0. Obok dopisuję 2 zera. Otrzymujemy 4200 decymetrów kwadratowych. 42 m kwadratowe to 4200 decymetrów kwadratowych. Do tej pory zamienialiśmy jednostki większe na mniejsze. Teraz pokażę ci jak zamienić jednostki mniejsze na większe. W tym zadaniu mamy zamienić 2000 cm kwadratowych na metry kwadratowe. Jak zawsze zaczynamy od narysowania sobie prostokąta. 2000 to na przykład 2 razy 1000. Dłuższy bok tego prostokąta będzie mieć zatem 1000 cm, a krótszy 2 cm. Długości tych dwóch boków wyrażę teraz w metrach. Przypomnę, że 1 metr to 100 cm. 10 razy więcej, czyli 10 metrów, to inaczej 100 razy 10, czyli 1000 cm. 1000 cm to 10 metrów. 2 cm to 200 metra. Następnie obliczę pole tego prostokąta, korzystając z długości boków, które są wyrażone w metrach. Mnożę więc 10 m i 200 metra. Mnożąc liczbę dziesiętną przez 10, przesuniemy przecinek o jedno miejsce w prawo. Otrzymamy dziesiąte metra kwadratowego. 2000 cm kwadratowych to 20 metra kwadratowego. Do zamiany jednostek kwadratowych możesz wykorzystać schemat oparty na obliczaniu pola prostokąta lub kwadratu. Do tego wystarczy Ci znajomość podstawowych jednostek długości i umiejętność mnożenia liczb zakończonych zerami. Ten dział dotyczy pól figur. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv. Pamiętaj, jeśli nas lubisz, to zasubskrybuj.